25 września w pierwszym jesiennym wydaniu magazynu sportowego wita się z Państwem Michał Ostafijczuk. To była prawdziwa wojna nerwów. Piotrkowianin zremisował z Wybrzeżem Gdańsk 30-30 w spotkaniu kończącym czwartą serię Orlen Superligi Szczypiornistów. W rzutach karnych lepsi okazali się przyjezdni i dwa punkty pojechały do Gdańska. Pierwsza połowa była niezwykle wyrównana. Przez cały czas wynik oscylował wokół remisu. Po kwadransie było 7-7, po 20 minutach 10-10, a w 27 minucie 13-13. Do przerwy goście wygrywali jedną bramką 15-14. 7 minut po wznowieniu gry mieliśmy kolejny remis 18-18, ale od tego momentu przewagę zaczął budować sobie piotrkowianin. W 42 minucie nasi zawodnicy wygrywali 21-18 i tego prowadzenia nie oddali aż do 58 minuty. W ostatniej akcji spotkania Wybrzeże rzuciło bramkę na remis w normalnym czasie gry. Spotkanie zakończyło się wynikiem 30-30, ale tak jak wspomniałem, rzuty karne lepiej wykonywali goście i dwa punkty pojechały do Gdańska. Szkoda przede wszystkim końcówki tego meczu, bo taktycznie graliśmy dobrze, konsekwentnie. W obronie przede wszystkim realizowaliśmy to, co było założone sobie od samego początku, czyli bardzo agresywna gra z dobrym dojściem. I brakło przede wszystkim chyba tych rozwiązań 6-5. Tu nam uciekło, nie potrafiliśmy tego rozwiązać, żeby zdobyć jedną bramkę, a nie stracić żadnej. To mi się spowodowało, że doszli nas z 3 bramek, doszli na 0. Karne niestety przegrywamy po raz kolejny. W poprzednim sezonie, szczególnie jeszcze przed moim przyjściem, był z tym problem, że te mecze na styku były przegrywane. Dzisiaj nie graliśmy najlepszych zawodów, to trzeba sobie powiedzieć. Z drugiej strony Piotrków zagrał, myślę, bardzo dobrze tutaj. Na pewno trzeba im to oddać, że byli dobrze przygotowani i myślę, że z ich strony to były dobre zawody. Natomiast no, my potrzebujemy poprawy, bo na pewno jest to dalej w tej naszej grze jest sporo niedostatków, sporo rzeczy, które należy poprawić w krótkim czasie. Kolejne spotkanie nasi szczypiorniści rozegrają w Głogowie z Chrobrym. Mecz zostanie rozegrany w sobotę 28 września o godzinie 18. Po 3 spotkaniach sezonu 2024-2025 nadal piłkarki ręczne Piotrkowi niestety nie mogą pochwalić się zdobyczą punktową. W meczu trzeciej serii Piotrkowia nie sprawiła niespodzianki w Lublinie, przegrywając z wielokrotnym mistrzem Polski MKS Fanflor 23-31. Pierwszy kwadrans nie zwiastował wysokiej porażki naszej drużyny. Piotrkowia walczyła z faworytem jak równy z równym. Od stanu 9-7 zaczęła się jednak powiększać przewaga lubelskiego zespołu. Do przerwy było już 18-10, a całe spotkanie lublinianki wygrały 31-23. To jest bardzo ciężki początek sezonu dla nas. Mecz w Chorzowie nie powinniśmy przegrać, to był nasz falstart. No teraz miałyśmy dwa bardzo ciężkie mecze. Myślę, że nasza wygrana by była dużą niespodzianką. Chcieliśmy powalczyć, niestety nie wyszło. Teraz mamy kilka dni przerwy i mam nadzieję, że ruszymy z nową energią. Na kolejne spotkanie w wykonaniu Piotrkowi musimy zaczekać do soboty 5 października. Wtedy nasz zespół w hali Relax podejmie energię Start Elbląg. I na koniec dwa meldunki z piłkarskich boisk. Polonia Piotrków pokonała Orła Nieborów 7-1 w kolejnym spotkaniu czwartej Ligi Łódzkiej. Mimo wysokiego zwycięstwa i 7 strzelonych bramek, trener Polonii Robert Grzesiuk nie był do końca zadowolony z tego spotkania. Trochę przespaliśmy pierwszą połowę. Jestem bardzo zły na drużynę z tego względu, że tyle sytuacji dawno sobie nie stworzyliśmy w pierwszej połowie i powinniśmy przynajmniej 6-7-0 prowadzić do przerwy. W drugiej połowie dołożyliśmy sporo bramek, ale dla mnie najważniejsza jest ta stracona bramka i z tym nie mogę się pogodzić, dlatego że to była bardzo prosta sytuacja i nie możemy sobie pozwolić na tracenie takich bramek. Polonia kolejny mecz rozegra w sobotę 28 września w Łodzi z miejscowym AKS. Bezbramkowo zremisowała swoje spotkanie w klasie okręgowej Concordia Piotrków, która pomimo stworzenia wielu podbramkowych sytuacji nie wykorzystała żadnej z nich. Rywalem Concordii był dużo niżej notowany LKS Mierzyn. Szkoda, jeszcze raz szkoda. Natomiast no, taka jest piłka, nie? Nie zawsze zespół, który jest lepszy w danym dniu, wygrywa mecze. Dzisiaj nie chciało wpaść, trzeba uszanować jeden punkt, dopisujemy do swojego konta i tyle, i czekamy na derby. A te derby pomiędzy Concordią i Polonią, o których wspominał Ireneusz Komar, pokażemy w kolejnym wydaniu magazynu sportowego, na który już teraz serdecznie zapraszam.